Czas leci, i nim się obejrzeliśmy, to zastał nas maj. Yy, mówi się, że może być wyjątkowo zimny maj, może być wyjątkowo gorący maj, tak jak to pokazała tegoroczna majówka. A skoro maj, to początek sezonu tri. A jeśli sezon tri, to gość będzie triatlonowy. Za chwileczkę go Wam przedstawię. Miło mi Was powitać w piątym już odcinku z cyklu Razem w formie sportowy podcast, który w ramach magazynu Bieganie przygotowujemy z marką Raf Radical. Dziękujemy za wszystkie głosy, sympatii, komentarze na YouTube i na Spotify. Bardzo się cieszę, że nasze rozmowy. Całkiem sporo wnoszą do Waszego życia, przynajmniej tak e, piszecie. Jeśli macie pomysły, gości i tematów, to oczywiście pozostajemy otwarci, zarówno my, jak i oczywiście marka Ref Radical, bo robimy to w sumie nie tylko dla swojej przyjemności i rozmowy z tak fajnymi gośćmi jak e, mój dzisiejszy, kolejny gość, ale i dla Was, więc mam nadzieję, że to się nie zmieni. I teraz e, tyły, tyle tytułem wstępu. Ze mną w studiu jest tym razem Tomek Słupik. Cześć Tomku. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomek jest ambasadorem marki Raf Radical, więc pewnie jego obecność tutaj Was nie zdziwi. Ale Tomek, dlatego tak nawiązałam w tym wstępie majowym, jest triatlonistą. Bardzo dobrym triatlonistą. Powiem tylko, że na sam koniec kwietnia obronił tytuł Mistrza Polski w Duatlonie, w H Group. No to może na dystansie sprinterskim, jeszcze mm -hmm. tak uzupełniając, to może od tego zacznijmy, bo kilka pytań mam innych przygotowanych, ale może od tego zacznijmy. Jak w ogóle wspominasz ten start i, i takie no wejście, jakby nie było już w sezon, właśnie tri. Ten start oceniam bardzo dobrze. To był w zasadzie pierwszy mój start w Duatlonie w tym sezonie. Zawsze na początek mam ten sezon taki biegowy od stycznia. To był bieg Opuchar Bielan na 5 km. A następnie właśnie teraz przyszedł pora na Duatlon i udało się obronić tytułu mistrza Polski w Age Group. Z czego jestem bardzo zadowolony. To ja cię śledziłam i rzeczywiście widziałam ten piękny bieg na chomiczówce, bo Puchar Bielan to przecież jest w ramach biegu chomiczówki. Ale chłopaku, ty to rozwaliłeś system już w biegu niepodległości na koniec 2023 roku i teraz jeszcze może do tego nawiążmy. A te wszystkie biegi, te bieg niepodległości czy właśnie biegu Puchar Bielan, to wszystko z marszu tak naprawdę wykonuje te, nie przygotowuje się w ogóle do biegowych startów. Tak naprawdę. Naprawdę moim głównym celem są starty triatlonowe i duatlonowe, a... To jest takie uzupełnienie biegowe. Także I tak jestem bardzo zadowolony, że udało się uzyskać przyzwoity wynik na polskim, tak naprawdę, podwórku i udało się skoczyć na podium na biegu niepodległości, a biegu o Puchar Bielan też w kategorii tam pierwszy byłem. Mm -hmm. mm. Przy czym mała poprawka, bo ja na to bardzo zwracam uwagę i nie tylko dlatego, no. że coraz głośniej się o tym mówi pod kątem właśnie treningu psychologicznego i mentalnego. Nie udało. Się. Ty to zrobiłeś, po no, prostu wypracowałeś. Tak, Z udało. No, zrobiłem, dokładnie. No dobrze, to w takim razie mówisz, że się nie przygotowujesz, stricte podstarty biegowe. No ale jakby nie było, czy duatlon, czy właśnie triatlon. No potrzebujesz tego biegania, więc mhm. jak to jest, że biegasz tak dobrze i tak szybko? Staram się biegać codziennie. Już od dwa, moja kariera właśnie biegowa zaczęła się tak w 2016 roku, no i do tego czasu systematycznie codziennie sobie kawał, kawałek po kawałku biegam i to nie są duże metraże. Tam codziennie dzisiaj na przykład 7 km biegania i maksymalnie biegam do 10, ja nie robię w ogóle jakich dłuższych wybiegań typu na przykład 20, czy, czy 15-20 kilometrów. Głównie się skupiam na tych krótszych, aczkolwiek jestem w stanie też mocno powiedzieć, na przykład maraton też nie przygotowując się. Moim zdaniem właśnie ta objętość triatlonowa to sprawia, że jest, że, że też jestem w stanie powiedz mocno. Bo to... Możesz mnie poprawić, możesz uzupełnić to, co teraz powiem. Tak jak powiedziałeś, objętość, czy to liczy się... Całościowy, tak jakby czas spędzony na aktywności na treningu, prawda? No tak, moim zdaniem. I też ludzie chcą za szybko. Też tak chciałem, jak zaczynałem swoją karierę biegową. Na początek sama biegowa była kariera, chciałem bardzo szybko dojść do rezultatów. Udawało się to, ale skończyło się to na kontuzji, i teraz znam swój organizm, wiem, na ile sobie mogę pozwolić, i tak naprawdę. Zwiększając tak drastycznie z dnia na dzień dużą objętość, to nic nie da, tylko systematycznie, krok po kroku, dzień w dzień i to, i to daje efekt. To może usystematyzujmy, szczególnie dla tych, którzy Cię znają, może trochę mniej, hmm. czyli Powiedz jak w ogóle w tym sporcie na takim już naprawdę wysokim poziomie się znalazłeś, jak wyglądała ta twoja droga? Moja kariera sportowa zaczęła się jak miałem tak naprawdę trzylatka i wtedy mama mnie zapisała na basen do szkółki pływackiej i tam uczyłem się w Tarnowie jeszcze pływania. Następnie, jak miałem już 7 lat, też doszło do judo. Byłem też w klasie pływackiej i tam naprawdę robiłem wyniki pływackie na wysokim poziomie. Pobiłem tam rekord, w, pamiętam, w stylu motylkowym na 50 metrów, z chłopaka co przez 30, 30 lat miał ten rekord i pobiłem. Rokowania były bardzo wysokie z trenerem tam Trener mówił, że mam talent, tak naprawdę, że mogę nawet na olimpiadę jechać, aczkolwiek nie zaryzykowałem i nie było tam nauki, tak naprawdę. I wtedy postawiłem jednak bardziej trochę na naukę, bo wiedziałem, że ten sport się w końcu kiedyś tak skończy. No ale czy w zasadzie później skończyłem tą karierę pływacką? W klasie pływackiej byłem pół roku, w zasadzie, czyli to był krótki okres, ale. Jak się okazało, skoro miałeś tak. i talent, i potencjał. To żal byłoby tego nie rozwijać. No ale to mówiłeś się hmm. o tym, jak byłeś małym dzieciakiem, bo trzy to jest. Tak. mały dzieciak, ale, ale potem mówisz, że pół roku w klasie pływackiej. Hmm. No ale coś pomiędzy było, bo to wiadomo, musiałeś chodzić do szkoły, ale coś się dalej pewnie działo. Jak miałem 7 lat i przez moja kariera z Judo trwała 18 lat, jeszcze na studiach, gdy kończyłem ją, skończyłem z pierwszym danem. I Pięknie. No, właśnie taką chciałem zakończyć karierę z czarnym pasem i przyszedłem przez wszystkie szczeble i jeździłem, właśnie też tam miałem wyniki sportowe, jeździłem na e, zgrupowania, e, na zawody międzynarodowe i też z sukcesami odnosiłem. E, no, ogólnie sport to był taką odskocznią od nauki moim zdaniem, i że mogłem się wiadomo, jak się z młodym ma się dużo energii, trzeba ją gdzieś spożytkować. spożytkować. Dokładnie. Czyli rozumiem, że właśnie nie poszedłeś w jakieś typowe rozrywki i z każdym kolejnym rokiem można powiedzieć nałogi, tylko właśnie ten sport stał się sposobem na życie. No tak, na przykład ja uwielbiałem trenować wieczorami, a nie na przykład pójść na imprezę. Aczkolwiek na przykład w liceum też się zdarzało jakieś wyjścia, to nie było tak sztywno. No ja mam nadzieję, słuchaj, no, ka każdy etap w życiu e, niesie ze sobą, e, owszem, no, trochę trudności, bo, bo to jest życie, ale też no, takie uroki i mhm. to nie wyobrażam sobie, żeby tylko być w reżimie, chociaż z drugiej strony, jeśli się ucierałeś, czy o, ewentualnie, hipotetycznie, mniej lub bardziej o igrzyska, czy właśnie wyjazdy na zawody mistrzowskie, międzynarodowe i tak dalej, no to o tym reżimie jednak, wiadomo, hmm. nie można e, m, zapomnieć z prostego powodu. Bez tego nie będzie wyników. Mhm. Ale teraz pytanie, bo o tym też się coraz głośniej mówi i bardzo dobrze. Miałeś albo sam od siebie, albo od swojego otoczenia, rodziny, trenerów jakąkolwiek, może nie tyle, że presję, ale jakieś mhm. oczekiwania, czy po prostu na tyle cię to bawiło, na tyle ci to sprawiało frajdę? I za tym szły świetne wyniki, że po prostu sam z siebie się rozwijałeś. W zasadzie sam z siebie rodzice mnie do niczego nie zmuszali. Na przykład jak ja potrafiłem na przykład, jak jeszcze byłem w klasie pływackiej rano mieć trening, później byłem w szkole, następnie popołudniowy trening pływacki, jeszcze szedłem wieczorem na trening judo, Także tak to wyglądało. A na obozach, jak już jechałem na judo, no to tam z chłopakami potrafiliśmy trzy treningi dziennie wykonywać mocne tam treningi i tam y, były też właśnie takie y, biegi górskie, czyli już, już tam w zasadzie się trochę biegało, ale to nie było stricte bieganie, tylko pod kątem właśnie juda, nie? To w takim razie jeśli wspomniałeś, no wiesz, mnie się aż oczy mhm. bo ja jestem wielką miłośniczką biegów górskich, y, więc y, nie mogę nie pociągnąć tego wątku, to co w takim razie mhm. bieganie górskie dawało ci i w judo, i jeśli uważasz, że miało też konotację, i gdzieś tam dało ci jakąś siłę też do dalszych twoich dyscyplin i sportów, to co to było? Moim zdaniem ogólnie te zgrupowania to były właśnie w górach i trener właśnie tak może też jego wiedza właśnie, że trening wysokogórski dużo daje i tak stawiał właśnie, jeździliśmy tam w właśnie w te rejony i tam... W te tre... rejony, czyli? Tam w Małopolsce, akurat górę okay. nad Dunajcem i tam też da radę potrenować na wysokich górach. No. Także czyli na południu Polski. Czyli coś, co kiedyś... Teoretycznie niektórzy twierdzą, że nadal nie ma wystarczających dowodów. Mhm. Z tego, co wiem, w ogóle badania są prowadzone, że jednak ta hipoksja Sporo ułatwia. W oczywiście, w jakim zakresie to wiemy i nigdy też jednocześnie nie wiemy, na kogo w jaki sposób podziała. To co do tego nie mamy wątpliwości, ale rozumiem, hmm. że ty jesteś tym przykładem, kiedy to pomagało. E, tak. I na przykład, jak toczyłem walki tam z, ze swoimi rówieśnikami, to widziałem, że na przykład zawodnicy z Zakopanego mają tą wytrzymałość jakąś większą niż na przykład my, czy z północy, no to jednak to, a oni tylko, oni już stricte w Tatrach tam trenowali, tak. także naprawdę mieli tą wytrzymałość i ciężką... I wydolność, no, wydolność, wytrzymałość też, wytrzymałość, ale właśnie tak. wydolność, prawda? Mhm, Czyli właśnie to oddychanie no. na, tym, na tych innych wysokościach niż chociażby my te tutaj mhm. teraz na tym Mniej lub bardziej wyklinanym pod tym względem płaskim mazowieckim. Ale mhm. z drugiej strony zobacz, no, są też zawodnicy, którzy owszem, mieszkają w Warszawie czy okolicach. I jak mają zrobić wyniki, to nie bez poświęcenia, ale oczywiście, że zrobią, bo mhm. jest takie narzędzie jak bieżnia mechaniczna. Mhm. Też mimo wszystko aż tak daleko w te świętokrzyskie nawet i nie mamy, ale to, to wszyscy jednocześnie też podkreślają, że. Biegania w górach nie ma bez, bez biegania w górach. Aha, aha. Natomiast to nie jest tak do końca teraz temat całego naszego odcinka, tylko bardziej właśnie cię aha. trochę chcę podpytywać. Aha. Oczywiście z takim podtekstem, żeby jak najwięcej z tego nasi słuchacze i widzowie wyciągnęli dla siebie. Co można uznać jako składnik twojego sukcesu, bo w tym wieku już odnosisz sukcesy, więc szukamy dalej tej twojej tajemnicy i przechodząc do tego, w którym momencie, do, do kolejnego kroku, w którym momencie się już tak zdeklarowałeś, że koniec z judo i teraz to już będzie tylko właśnie tri albo duathlon czy generalnie bieganie? Generalnie, ja jeszcze byłem bardzo fanatykiem siłowni i też dwa razy byłem, mogę tutaj też podkreślić, że dwa razy byłem właśnie na scenie takiej męskiej sylwetki, i tam trzeba właśnie mieć bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej, tak. żeby osiągać jakieś wyniki. I dwa razy wystartowałem w tych zawodach, też tam w top 6 byłem na Akademickich Mistrzostwach Polski. I wtedy postanowiłem, że w 2016 roku, że chcę utrzymywać też niski poziom ręki tłuszczowej i że y, co mogę zrobić, żeby to y, osiągnąć, no to stwierdziłem, że bieganie będzie ok, bo... Dużo się przepala kalorii, mhm. I, i, a ja uwielbiam bardzo dużo jeść, także bieganie. Postawiłem tylko na bieganie i już całkowicie zrezygnowałem z siłowni. I tak się zaczęło. 2016 rok. Pamiętam. To teraz zaglądamy Ci za kulisy Twojej pracy treningowej. Jak wygląda teraz Twój trening, kiedy no już nie masz samego tego biegania? Generalnie ja staram się trenować codziennie 2-3 godziny, tak wychodzi. Wiadomo, czasami na przykład w weekendy potrafię zrobić ponad 4 godziny, no bo pojadę sobie na jakiś rozjazd. Tam teraz jest akurat idealna pogoda, to mhm. w, w w tym tygodniu, właśnie 100 km zrobiłem sobie na rowerze, ale tak średnio 2-3 godziny. I tutaj mogę powiedzieć, właśnie ze swojego doświadczenia, że właśnie najważniejsze jest nie opuszczać tych treningów, bo. Co z tego, że będziemy trenować na przykład dużo przez dwa miesiące, a później będziemy, zejdziemy z obietności i, i na przykład przez pół roku y, będziemy leżeć w łóżku i z, z piwkiem. Tak, prawda? czy na kanapie oh. tej przysłowiowej, którą się zawsze wymienia, ja się trochę śmieję, że ja z kolei bardzo niewiele znam hmm. osób, które mają czas na leżenie na kanapie hmm. albo to lubią, hmm. więc m, może, może wciąż jesteśmy w bańce, ale hmm. pozdrawiam wszystkich, którzy jednak na tej kanapie leżą czasami. Mam zazdroszczę. Ale to tak pół żartem, pół serio. No dobrze, ale powiedziałeś też ważne zdanie na początku, że dużo osób chce za dużo mhm. i za szybko, i ty mhm. też tak miałeś. Też Więc tak o błędach też powiedzmy, że... żeby przestrzec. Tak. Ja jak zaczynałem właśnie bieganie, no to teraz mogę też powiedzieć, że. Codziennie wykonywałem y, mocne treningi, i efekt był, i szybko dochodziłem. Z, mój pierwszy bieg na 10 km to było 42 minuty. Pamiętam, że po roku czasu ja już biegałem 35 minut, i y, y, dwa, lat, dwa, lat, y, tak, dwa lata trwała ta kariera biegowa, gdzie na życiowej dziesiątce w Krynicy, jak tam chciałem już 33 minuty biec na, na dyszkę, czyli to jest. To jest bardzo, tak to jest progress. już bardzo duże tempo. No. Progres, tak, no właśnie. Aha. E, tak, bo chciałem i, i to codziennie był mocny trening. Ja tak e, mój organizm to przerobił, ale już później w Krynicy e, Ja generalnie jestem zawodnikiem, który nie schodzi z trasy i tam akurat karetka mnie wzięła, bo miałem. Tak przeciążyłem swoją nogę, że doznałem złamania zmęczeniowego, i tam na siódmym kilometrze po prostu padłem na tej trasie i, e, I nie wstałeś. I nie wstałem już I nie, nie mogłem. Nie, nie, nawet... nie miałeś jak poprawić korony, no. po prostu, bo już nie miałeś o, siły. To je, jeden raz zszedłem z trasy, tak to nie schodzę. Mhm. No dobrze, to w takim razie to była nie tylko nauka, ale i nauczka. Mhm. A co zmieniłeś i w jakiej kolejności? Jak to wyglądało? E... E, 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 już po kontuzji e, t, e, po, po kontuzji to i, i, długo dochodzi złamanie zmęczeniowe to jest wszyscy mi tam mówią że mam shin splita chodziłem po tych fizjoterapeutach a e, jedyny właśnie tam e, gdzie byłem, gdzie poszedłem właśnie do jednego specjalisty, to powiedział właśnie, że mam złamanie zmęczeniowe i leczyłem to ponad pół roku, i, i ja nie mogłem w ogóle biegać, i stwierdziłem, że muszę coś robić ze sobą, i postawiłem na właśnie wróciłem do, biega, do pływania i do roweru, bo stwierdziłem, że taką aktywność mogę robić, bo przy pływaniu to w ogóle nic mi nie bolało rowerze też. Kupiłem właśnie pierwszą moją szosówkę i, i tak się zaczęło. I y, y, pływałem, czyli to było już dwa lata mm -hmm. moja kariera biegowa trwała i 2018 triatlon właśnie wszedł, czyli tak mogę to podsumować. Kariera biegowa y półtora-dwa lata i później triatlon już teraz. A teraz czujesz się właśnie, w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, że nie planujesz tych nawet i mocnych startów biegowych, <noise> czujesz się przede wszystkim właśnie triatlonistą? Triatlonistą się czuję, tak. Podoba mi się różnorodność treningów i same, samo bieganie też jest fajne, ale jednak wolę też pływanie i rower, także podoba mm -hmm. mi się to. <noise> to idąc dalej, bo ty jesteś mimo wszystko... Młodym człowiekiem. A owszem, tacy słuchacze i widzowie też są wśród naszych odbiorców, ale są też osoby, które są już po czterdziestce. I to jest też czas, kiedy ten triathlon się robi popularny i atrakcyjny dla nich z różnych powodów. Tutaj może nie jest czas, żeby robić jakąś wiwisekcję, dlaczego tak jest, ale. To pytanie muszę ci zadać. Muszę, jak no. muszę, chcę. Jak myślisz, czym triatlon ogólnie ludzi przyciąga na twoim przykładzie, ale nie tylko? I dwa, to jest też bardzo ważne, co byś radził osobom, które właśnie w ten triatlon chcą wejść? Czy, czym przyciąga moim zdaniem jest te zawody, takie co tam startujemy? Przede wszystkim można spotkać dużo znajomych ludzi, nawet też z pracy plus właśnie dużo ludzi. Uwielbia, tak widzę y, po Warszawie, że jeździ na rowerze, także y, ten rower i bieganie, i chcą też połączyć to wszystko w całość, więc jeszcze dokładają pływanie i triatlon wybierają. Tak, tak mi się wydaje, że w to idą. Y, no i jest coraz bardziej popul popularny. Kiedyś na tych zawodach było mało osób, a teraz już cały czas z roku na rok coraz więcej osób przychodzi. Plus y, y, nie uważam, że sam trening biegowy. Y, wpływa też tak, jeżeli mówimy tu o amatorach, mhm, że tak, to tak, samo nie. bieganie sprawi, że szybko zaczniemy biegać, ale też ten trening na przykład rowerowy, bo nabijamy tą objętość i też wydolność trenujemy i moim zdaniem to też wpływa później na efekt końcowy biegania. Czyli... Z, z jednej strony, mhm. tak jak właśnie mówisz, wydolność i mhm. tutaj praca mhm. nad tym, a dwa, z kolei odciążamy mięśnie. Mhm. Mhm. Dokładnie. No dobrze, a w takim razie, co by się radził tym osobom, które są na początku drogi? Na początku drogi, to radziłbym na początek sp spróbować tak jak ja, czyli że kupić sobie jakiś średniej klasy rower i zobaczyć, czy to się w ogóle spodoba. Jeżeli tak, no to później już trzeba zainwestować trochę w sprzęt, i bo bez tego wyników się nawet w Polsce nie da osiągać. Tutaj właśnie w, w bieganiu też. Jeżeli już biegamy na wysokim poziomie, no to nie da się pobiec szybko bez tych teraz butów karbonowych. Tak mi się wydaje, że to jednak też dużo daje. Da się i nie da się. No. bo nie, wiesz, czy... no, Jest, też powiedzenie, jest niektórzy... też powiedzenie takie, że więcej sprzętu niż talentu, bo to też wiesz, to szczególnie właśnie tutaj nie, nie mówię, że jestem złośliwa, tylko raczej powtarzam opinię właśnie w tym środowisku cytlonowym, dlatego że też się tak mówi i mhm. tutaj z pełną odpowiedzialnością powtarzam y, oczywiście y, zdanie: a proszę o weryfikację, nawet nie, nie to, że obrony, ale, mhm. ale jak to wygląda z Twojej perspektywy, bo triatlon z racji tego, że no właśnie tego więcej sprzętu mhm. potrzeba więcej potrzeba też zaangażowania czasowego mhm. w dobę, ale też i starty są z, mhm. wiadomo droższe i tak dalej, no to bardzo często decydują się osoby w trochę bardziej zaawansowanym wieku, czy po prostu te, które mają inne potrzeby już mhm. zaspokojone i mhm. mogą sobie tak już mówiąc wprost na to pozwolić pod mhm. wieloma względami. Natomiast... To też nie oznacza, że nie da się tego tretlonu uprawiać bez roweru za 20 tysięcy, bez mhm. butów karbonowych, bo ja rozumiem i tutaj no. się z tobą zgadzam, że sprzęt pomaga, mhm. ale z drugiej strony, gdzieś jest ta cienka granica mhm. między tym takim sportem amatorskim powszechnym a tym, żeby śrubować wyniki. No, w sporcie amatorskim takim, typowo amatorskim, jak mówimy, to spokojnie wystarczą y, średniej klasy buty i średniej klasy rower i. Sprzęt i możemy naprawdę osiągać wysokie wyniki. Albo też, przynajmniej no. takie, z których jesteśmy my zadowoleni, jako mm -hmm. wciąż amatorzy, prawda? Mm -hmm. A do Triathlonu też zachęcam, no bo na przykład tutaj dam przykład: jeżeli osoba z dużą wagą, na przykład chce zacząć coś robić ze sobą, no to ja na przykład bym Doradzał, jakby tylko bieganie było, no to na przykład marszobiegi na początek zacząć jakieś i to nie też codziennie, tylko trzy razy w tygodniu, bo i tak ten trening będzie wpływał, że już będzie progresować i później dokładać, zmodyfikować ten plan. A w triatlonie o tyle ma fajniej, że na przykład może mieć ten trzy razy w tygodniu bieganie, ale może sobie dorzucić też rower, bo to nie będzie go tak obciążać. No. Zdecydowanie i tak jak właśnie powiedzieliśmy wcześniej, y, zrobi się objętość, mamy mhm. ten czas trwania. Mamy też to spalanie, spalanie. które chociażby mm. rozmawiałam ostatnio z dietetyczką Kasią Biłowus i o tym mówimy właśnie, że w momencie, gdy zależy nam na utracie masy ciała, bo tak to się mm -hmm. ładnie nazywa, no to nie od razu kraków zbudowano, zaczynamy, tak jak powiedziałeś. Mm -hmm. Pierwszy krok, drugi krok, modyfikujemy, no bo to wciąż ma nam służyć, a nie my mamy się dać zwojować i albo radykalnie się głodzić, albo na przykład iść w trening, który nas po prostu trochę wbrew temu przysłowiu co nas e, nie zabije, to nas e, wzmocni, no właśnie no. w pewnym momencie może się okazać, że wylądujemy jak ty właśnie na trasie biegu zwolony przez karetkę, tak? No, dokładnie. I ten trening triatlonowy z racji tego, że na przykład e, dajmy na to, w weekend sobie wyjedziemy na taką dłuższą wyprawę, no to już nasze zapotrzebowanie kaloryczne przez to, że spalimy tyle kalorii, zwiększa się i też możemy przy dużej puli kalorii e, e, redukować tkankę tłuszczową. I sobie stopniowo to y, schodzić z tej wagi, i później y, robić lepsze wyniki. No, nie oszukujmy się w bieganiu. Waga ma znaczenie. I z, no, ja się przekonałem na własnej skórze, że jak już trochę więcej ważę, no to, to te wyniki trochę y, są gorsze. Hmm. Ile masz tak mniej więcej takiego dziennego spożycia kalorii? Powiem szczerze, że ja przy tym, przy tym treningu, co teraz wykonuję, ja w ogóle nie liczę kalorii, ja sobie pozwalam na bardzo dużo, w zasadzie czekolady jem, milki tutaj, wiadomo, tak staram się 70% zdrowo i 30% dobijam takimi właśnie smakołykami, bo też uwielbiam tak zjeść, pieczemy różne ciasta. No, i generalnie tak myślę, że 4000 tysiące bym zjadł. Coś no, ale o, tak jak to... mówisz, jak masz nawet i 2-3-4 y, hmm. godziny treningu, no to nie ma co się dziwić, hmm. że jest też takie spalanie. Plus to, że przecież spalamy nie tylko na treningu, ale w ogóle jest cało, no, całodzienne nasze funkcjonowanie, naszego dokładnie. organizmu, prawda? No, też modyfikuję, że na przykład, jak mam z, y, 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 w weekend, jak. Y, Mam na przykład, duż, zrobiłem sobie duży trening objętościowo. No to pozwalam sobie na bardzo dużo i w ogóle nie mam żadnych wyrzutów sumienia. No, generalnie ja nie przybieram na wadze, bo systematycznie cały czas trenuję. Tak, ale dwa, to to też powiedziałeś, jeśli wywodzisz się ze sportu od mhm. małego dzieciaka, cały czas coś robiłeś, twoje ciało, twój organizm jest do tego przyzwyczajony, twój układ ruchu mhm. jest to... już też do tego przyzwyczajony, mhm. plus to i wydaje mi się, że też o tym trzeba e, powiedzieć, e, no jeśli, a jeszcze, przepraszam, jeszcze kwestia tych e, jeszcze zawodów serwetkowych, więc nauczyłeś się dbać o mhm. to, e, ale... No właśnie, tutaj jeszcze padło to słowo i do tego będę chciała teraz nawiązać. E, padło słowo praca. Mhm. A przecież e, pracujesz. No, jeszcze. W związku z tym masz chociażby tutaj jeszcze zmęczenie materiału, jak każdy w sumie z nas no. amatorów. No też jeszcze dochodzi do tego praca. E, zaczynam dzień bardzo wcześnie i e, przed piątą w zasadzie ja już trenuję. Z, e, zdarzał się okres na przykład... E, w wakacje, że wstawałem o czwartej i normalnie trenowałem dwie godziny przed pracą, później praca i po pracy też. Także. A o której tak. chodziłeś spać? Ja staram się te 7-8 godzin spać, czy jak o czwartej to trochę wcześniej to musiałem przed pierwszą iść spać. Ale mm -hmm. staram się tak y, 21 właśnie zasypiać i. Y, i wstaję te, teraz o 5 rano, codziennie. E, i, no, i, a w weekend też e, odsypiam. E, i generalnie śpię tak w ten weekend, na przykład do 9 spałem, także pospałem, też lubię sobie pospać, aczkolwiek ja mam coś takiego, że na przykład w tygodniu, nawet jak pójdę od 20. Tam zdarza się czasami, że na przykład coś wypadnie o 22. Wrócę do domu, pójdę spać 24, na przykład, bo jeszcze jakieś rzeczy są do zrobienia, to ja mam tak zaprogramowane, że ja i tak wstaję i wolę być niewyspany tak naprawdę, ale dotrenowany, no a odsypiam właśnie w weekend. Trening jest codziennie, nie? Okej, okay, ale czy to uważasz, że wystarczająca jest re regeneracja? Nie masz sygnałów od swojego organizmu, że gdzieś mu czegoś brakuje? Czy na przykład w, tak teraz zabrzmie, jak taka pani ze szkoły, która ci pogrozi palcem. A czy robisz badania? Robię, tak, co, raz do roku. Właśnie to jest fajne też w triatlonie, że żeby mieć licencję Polskiego Związku Triatlonu trzeba mieć tutaj właśnie wszystkie badania mhm. zrobione. No i krew, morfologia, mocz, OB i tak. to wszystko robię raz do roku i de facto wszystkie wyniki wychodzą ok. Także... Jest, a, a ta dieta może nie jest taka w 100% czysta? Moim zdaniem za, za dobre wyniki badań odpowiada właśnie tkanka tłuszczowa i poziom masy, poziom, poziom tkanki w zasadzie. Jeżeli im się jest szczuplejszym, tym te wyniki będą lepsze, bo jak wiadomo, otyłość to prowadzi do różnych chorób typu cukrzyca i. Tak, Tempodobne. oczywiście choroby krążenia plus z czasem to jest oczywiście radykalnie i takim sportowcom jak ty nie grozi, ale jednak to właśnie co Kasia ostatnio nam właśnie dietetyk mówiła, czyli to otłuszczenie narządów. Mm -hmm. Więc w pewnym momencie to już są procesy takie, że są po pierwsze permanentny stan zapalny w naszym organizmie, mm -hmm. ale dwa, no to zupełnie jest inna jakość życia. Mm -hmm. Więc to będąc troszeczkę takim jeszcze adwokatem diabła i dopinając ten wątek jest na przykład tak, że czujesz po zakończonym, nie wiem, treningu, albo tygodniu, przepraszam, treningowym, że to był na tyle mocny tydzień, że myślisz sobie, dobra, to ja potrzebuję teraz więcej czasu, czy na przykład sobie tak to dozujesz, że na co dzień sobie sam patrzysz, regulujesz i, i stwierdzasz, że no nie przeginasz? Ja y uważam, że nie przeginam, y bo tak naprawdę ja jestem, ja jestem takim zawodnikiem, że ja potrafię y w... Y Potrafię tak naprawdę w 5 minut przed treningiem zmienić sobie plan i e, czuję, że na przykład jest, nie jestem wyspany, nie, mhm. e, nie zrobię tego mocnego treningu, to sobie robię na przykład luźne rozbieganie i tam biegam na przykład po 4-40, gdzie to jest bardzo luźno dla mnie. I, i w mm -hmm. ogóle ten trening jest zrobiony, ale w, e, nie według planu, mm -hmm. e, ale, ale zrobiłem ten trening. I... Ja to przywołuję w wielu rozmowach, więc to też tym razem powtórzę, że. E... Mądre zdanie, które powtarzam po właśnie jednym z gości podcastu, po hmm. Adzie, e, która powiedziała, że w danym dniu hmm. te 100% może oznaczać zupełnie coś innego. Hmm. Więc jeśli Ty też się z tym zgadzasz, to tylko. E, nie ma powodu, żeby nie wierzyć, że tak nie jest, tak? O, zgadzam się z tym. Uważam, że trening czasami nie musi być na 100%, jak większość na przykład wykonuje, że 100% albo nic. Ważne, żeby zrobić ten trening, a 100% to na zawodach trzeba dać z siebie właśnie, żeby dobrze pobiec, czy czy właśnie na triatlonie tam dobrze wypaść. Tak jak mówię, tu się składa właśnie całokształt, kształt, a nie jeden trening. Tak samo w diecie. Jeżeli trzymamy przez dietę i kalorie swoje przez dajmy na to 30 dni, a w, 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 przez te 30 dni 3 dni sobie zluzujemy, no to nic się nie stanie. Mm. No, bo to jest wciąż tylko życie, mm. tylko ja życie, prawda? Dokładnie. E, ale widzisz, to też bardzo mądrą rzecz teraz e, powiedziałeś i do tego się też e, chcę odnieść. E, są, I tutaj nie o to chodzi, że ja będę się z kogoś, e, nie wiem, wyśmiewała czy, e, czy krytykowała. E, jestem od tego jak najdalsza. Ale rzeczywiście są osoby, które po prostu za mocno biegają treningi, a mm. potem coś powoduje, że jednak na tych zawodach właśnie z siebie e, nie dają wszystkiego. Jak myślisz, czym to jest podyktowane, i czy jakiekolwiek miałeś takie swoje doświadczenie, albo w swoim otoczeniu, nie wiem, kolegów, koleżanek, czy, czy na przykład się z tym nie spotkałeś? No, spotkałem się też z różnymi osobami, właśnie, że trenują za mocno, y, myślą, że tak jest ok, a później właśnie przychodzi te, te zawody i coś im tam nie idzie. Aczkolwiek są, ja y, nie popieram, czy y, właśnie, czy nie neguję tego. Y, y, są różne szkoły i liczy się wynik finalny. Sam, sam robiłem też, jak zaczynałem, że mocne treningi, mocny trening dużo daje. Y, można szybko progresować, tylko pytanie, ile chcemy być w tym sporcie. Czy chcemy być tam rok, dwa i zakończyć, czy chcemy na długo to robić? Jeżeli na długo, to uważam, że lepiej zluzować niż 100%. Znowu nawiążę do Twojego wieku, bo siłą rzeczy jeszcze masz przed sobą, mam nadzieję, wiele lat w tym sporcie, ale. Tak jak powiedziała, powiedziałam wcześniej, nas słuchają też osoby po 40 roku życia, czy nawet po 50 płci mhm. obojga. I to są osoby, które no, ileś lat życia mają za sobą też nawet więcej od ciebie. I to ciało, nazywając mhm. wprost, wiem, my nie chcemy o tym słyszeć, ale tak starzejemy się. I każdy z nas się tak poniekąd mhm. starzeje. I to ciało jest zużyte na każdym możliwym poziomie. Więc... Y co byś poradził takim osobom oprócz tego właśnie, co, co mówisz, czyli żeby zluzować troszeczkę trening? Czy na przykład y, uważasz, że takie odpuszczenie albo na przykład sobie wsparcie się innymi dyscyplinami, czy na przykład właśnie trening mentalny, co tutaj gdzieś takie też rady od ciebie, żeby w tym chociażby właśnie triatlonie sobie dobrze radzić, a, a nie robić sobie presji i krzywdy? Wiadomo, właśnie jak ja byłem młodszy, to ten organizm, trening wyglądał tak, że mogłem w stanie zrobić mocny trening, i na następny dzień, ja byłem zregenerowany, mogłem od razu mocny trening mhm. robić. Teraz już jest tak, że na przykład sobie wykonuję biegowych dwa razy tylko w tygodniu mocny jakiś tam akcencik, i to nie jest też tak, że na przykład potrafię, że biegać dwusetki, i później pod koniec tygodnia pobiegam. Tam na przykład 2 km i to mi wystarczy. I też właśnie moja rada dla takich osób po 40, że właśnie lepiej trenować codziennie, nawet lżej i lżej właśnie, a i te jednostki też treningowe, te interwały też nie wykonywać za często, bo to może przynieść gorszy rezultat mhm. niż tego chcemy tak naprawdę. No, no wiesz, nawet najlepsi trenerzy mówią o tym, że dzień mhm. regeneracji to też jest świetny trening. Mhm. No. Ja bym zadbał na miejscu właśnie takich osób, przede wszystkim skupił się, jak ja miał być trenerem dla takich 40-latków, to skupiłbym się przede wszystkim na wadze, bo to wystarczyłoby. Ja, ja wiem ze swojego doświadczenia na przykład, że wystarczyłoby robić zwykły ten sam trening, mm -hmm. luźny trening, a wagą zjechać już by poprawił się wynik mm -hmm. na, w maratonie czy na, na, dys, na dysce. Skupiłbym się też na bardziej na, na, na piątkach, żeby mm -hmm. szybkości trochę nabrać, bo tak. jeżeli nie pobiegniemy szybko piątki, to dychy też nie pobiegniemy i. I półmaraton i, pół, no I tak dalej. I tak dalej. O, to też rada. I przede wszystkim konsekwencja, czyli nie poddawanie się, nawet jeżeli nie wyjdzie trening, no to życie toczy się dalej i trzeba cały czas wykonywać ten trening. I też zawody czasami mogą, szykujemy się na docelowe zawody, mogą nie wyjść, nie wyjść ale nie? później, jeżeli będziemy cały czas wykonywać, to no to. W końcu to. Zaskoczył, co zaskoczy. się mówi. Tak, <gry> e, tak, tak. Wiesz, co dobrze mówisz, ale to właśnie po to takich mądrości zapraszamy, żebyście usłyszeli to po raz kolejny, e, bo wiadomo, to filtrujemy przez Twoje doświadczenia mm -hmm. i to jest właśnie e, świetne. Natomiast znowu nawiązujemy do tego, że trening i sport i pasja, mm -hmm. nawet i najpiękniejsza, to jest tylko jakaś część tak. życia. E, ty. E, pracujesz jako programista. Aha, tak. I teraz tak trochę Aha. przekornie, trochę tak zaczepnie zapytam czy sport pomaga ci w pracy? Sport pomaga mi, bo resetuje stres i też umysł cały i ja jestem pełen energii jak wykonam dany trening poranny i mogę usiąść później do pracy i mam świeży umysł i mogę naprawdę Pracować też efektywnie, a jak na przykład nie, nie zrobię tego treningu, no to już się czuję taki rozdrażniony trochę trochę. Okej, okay, ale czy to wygląda rozdrażnione, czyli to wygląda na takie lekkie też uzależnienie od tego treningu, o. czy może nie aż tak, ale po prostu te profity z tej codziennej rutyny sportowej ci pomagają? No, myślę, że już to jest rutyna, że wstaję i, i to robię tak naprawdę. Już nie pamiętam, kiedy nie zrobiłem treningu porannego, albo w, w tamtym roku, w 2023, przez yy, 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 cały Okres kalendarzowy, no to tr trzy dni tylko opuściłem, związany tam chyba z chorobą, ale tak to od poniedziałku do niedzieli trenuję, nie? Cały no czas. dobrze, pracujesz, <grym> mam nadzieję, nie od poniedziałku do niedzieli, <grym> tylko od poniedziałku do piątku, <grym> ale to, że akurat właśnie y, jesteś programistą, to oznacza jedno, z jednej strony siedzenie i właśnie, czyli ten siedzący tryb <grym> życia, siedzący tryb pracy, ale dwa, y, komputer. Hmm. niektórzy to demonizują, inni nie, czyli to, że mamy tutaj kontakt z technologiami, z tymi hmm. różnymi światłami, elektroniką i tak dalej. Czy na przykład widzisz, że sport pomaga ci zachować taką tą higienę? Hmm. Higienę w jakim znaczeniu? Takim tak? właśnie tego życia cyfrowego i tego, że sobie w jakiś sposób hmm, może kom... Brakuje mi teraz słowa... 嗯。Mm. kompensujesz, że tutaj spędzasz powiedzmy te 8 godzin dziennie w pracy, a potem na szczęście, uff, znowu się mogę poruszać. No, też mam też tak z tyłu głowy, że ja tak naprawdę jakby nie patrząc, jak nie wykonuję żadnego treningu, to ja robię tam mniej niż 2000 kroków i to jest dla mnie wręcz od lekarzy wskazane, żeby, żeby cokolwiek, limit tam dla średniego, średniej osoby, co nie trenuje 10 tysięcy kroków. Tak. Jest, prawda? No to, to trzeba cokolwiek robić i więc to z tym jest spowodowane, że coś, coś robię, nie? Mm -hmm. bo tak to, jakby, tak to bym się za, zapuścił i w zasadzie na nic bym nie miał energii. Tutaj taki przykład, jak ja mam na przykład od poniedziałku do piątku, wiem, że muszę wstać o tej piątej, to ja więcej rzeczy zrobię niż jak na przykład w weekend nie mam tej pracy i ten... I, tak leci ten czas. Czas między no, pracami leci i na koniec dnia patrzę, co ja zrobiłem i nic, że na przykład. No ale się... to Tomek, z drugiej strony, czy nie uważasz, że też trochę taki panuje kult produktywności, że my musimy hmm. cały czas coś robić? Hmm. Bo może właśnie wcale nie musimy. No, ty i tak trenujesz codziennie, więc no, a kto ci zabroni, żeby oprócz tego, tak jak coś y, padło wcześniej, właśnie upiec ciasto albo coś zrobić? No, obowiązki domowe też się same nie zrobią. Czyli my musimy cały czas być w ruchu? A nie, nie, nie trzeba, ale jak już ktoś mierzy w te naj, na, na, naj, największe, tak naprawdę najwyższe Lokaty, żeby być na przykład w top 5 w Polsce, czy coś, no to trzeba tak mocno już trenować. Znaczy, tak jak mówię, systematycznie trenować. To na pewno i hmm. mądrze. I mądrze. Bo Teraz no. właśnie, właśnie mówiła, że nie tylko mocno, ale i mądrze. No dobrze, ale to tak z tej perspektywy, to też bym chciała ciebie zapytać, właśnie, a jak oceniasz ten polski świat, czy, czy biegowy, czy triathlonowy? Czy na przykład obserwujesz, porównujesz też z tym, co jest za granicą, czy masz na przykład też jakieś swoich idoli? E, e, uważam, że e, bieganie e, e, w Polsce e, no, ru, ru, ruszy, ruszyło to. Tak naprawdę, e, tutaj e, chłopaki walczą o minima na igrzyska olimpijskie i moim zdaniem e, wykonują solidną robotę, i naprawdę e, trzeba ich za to pochwalić, bo e, takie wyniki kręcić, no to. To naprawdę szacun. A w Tretlonie, no to yy, o, yy, Polska tak naprawdę trochę, yy, od, yy, no trochę mamy gorsze te wyniki niż na świecie. No a czym to jest spowodowane, że chyba nie możemy postawić na jedną kartę wszystkiego, tak jak jest, albo inne zaplecze może też jest niż za granicą. Tak. A czy według Ciebie nie jest Uważam. to też częściowo przynajmniej jest związane z tym, że no wciąż jesteśmy takim krajem, takim społeczeństwem, które nie jest aż tak sytuowane też dobrze materialnie, mhm. żeby móc właśnie sobie pozwolić i na częste wyjazdy, i na najlepszy sprzęt, na częste zmiany tego mhm. i też uczenie się właśnie od innych? No skoro gdzieś tam ten horyzont jest trochę szerszy mhm. niż nasza piękna Polska, no to mhm. na to wszystko też nazywając wprost, też trzeba mieć środki, żeby wyjeżdżać, obserwować, uczyć się. Również od najlepszych. No dokładnie. E, takie zgrupowania mają częste, no i to tak wychodzi, ale tutaj w Polsce to e, ka każdy może szybko biegać, jeżeli chce. Mm -hmm. No dobrze, to w takim razie jeszcze w takim kontekście cię e, zapytam. To takie trochę właśnie korporacyjne. Mm -hmm. Tomek za pięć lat. Gdzie jest i co robi? A za pięć lat. E, e, Dalej będę, prawdopodobnie, na pewno będę programistą, bo podoba mi się to, co robię. Ja nie zmuszam się codziennie, to jest dla mnie fan z wykonywanej pracy. Tutaj pozdrawiam mojego szefa, który mi daje super zadania i taski. I generalnie też będę, mi się wydaje, że już tak jestem skonstruowany, że będę trenował cały czas już. Moje plany są właśnie, żeby jak najdłużej w tym wytrwać. Mhm, ale, na przykład, masz też jakieś takie cele sportowe, już konkretne, typu udział w określonej imprezie albo na przykład no Tutaj złoty medal w tym, a tutaj awans taki, a tutaj e, dobra lokata na przykład właśnie w takiej takiej imprezie, nawet i zagranicznej? No, chciałbym się też pościgać właśnie w mojej kategorii. Uważam, że z moimi wynikami, to co robię, wystarczy, żebym pojechał i, i, i bym wysoko tam był moim zdaniem. Tylko odpowiedni czas przyjdzie na to i jeżeli uznam, że już jest taki, no to, to sprawdzę się za granicą, a nie tu w Polsce będę mm -hmm. startował. E już powiedzieliśmy w kontekście chociażby butów, do trenowania mhm. jest potrzebny sprzęt. Mhm. Ty, tak jak przedstawiałam cię na początku, jesteś ambasadorem marki RAF Radical, która jest mhm. partnerem tego cyklu. Bo buty jedno. Mhm. Ale ubrania też muszą być dobre. Czy to jest na przykład tak, że czujesz różnicę? Bo no, w mojej ocenie mhm. no, komfort jednak na treningu czy na zawodach to jest e, podstawa. To po prostu trzeba zapomnieć o tym, że się to ma na sobie, żeby się móc skupić na właśnie o. na samym właśnie starcie, prawda? O, moim zdaniem właśnie ciuchy też duż, du, ogólnie sprzęt i, y, czyli buty i ciuchy dużo dają. Na przykład jak u, u, ubiorę jakiś y, s, z innej tam marki, jak ubrałem na przykład jakiś tam rasz czy coś, to czułem, że się przegrzewam, a tutaj na przykład w tym raszuraf radical, no to czuję, że jest okej, okay, że się nie przegrzewam. Na przykład jak jest lato, to fajne mają te tanki, które też tak, są no, mm -hmm. super mm -hmm. się biegają. dodajmy, że rash no. czyli Rush guard, no. i to są takie specjalne no. e, o tyle, e, bo to jest ciekawe, bo to no. nie wszyscy lubią akurat no. tę konstrukcję, bo tutaj jest takie, e, takie właśnie szwy i no. one na przykład e, dla ciebie są właśnie wygodne pod takim kątem, że właśnie chociażby nie krępują ruchów, ale tak jak mówisz, no, e, no to jest kwestia oddychalności chociażby dzianin, z których są no. zrobione, bo to nie jest takie oczywiste. No. O, mi bardzo e, odpowiadają. Przetestowałem ciuchy te i e, generalnie biegam w nich codziennie i super mi się biega mm -hmm. w tych Tanki, czyli singlety. Teraz e, nowa będzie kolekcja mm. radikal za chwilkę już dostępna. To jest o tyle też z kolei istotne, że e, trzeba też słuchać biegaczy i mm -hmm. to wpadło też chociażby w rozmowie z Pawłem Januszewskim. E, dla Dlatego, że no, nawet spodenki, które no. e, ja mam teraz na sobie, no. jakie zobaczyłam na stronie, to, mów, to było takie wielkie wow! wreszcie spodnie z kieszeniami, leginsy z kieszeniami, jest gdzie włożyć te chusteczki, jest gdzie włożyć ten telefon i oprócz kwestii estetycznych, bo jednemu się podoba, to drugiemu to, no to jednak dochodzą te kwestie praktyczne, ma być hmm. wygodnie, prawda? No wygodnie, to po pierwsze, I, ale ten, ja na przykład jak spojrzałem na stronę właśnie, no to mi się właśnie podoba strasznie ten design, też generalnie w porównaniu do innych marek, no to y, y, logo i cały ten y, styl. styl mhm. Bardzo mi się podoba. Mhm. I fa fa fajnie, że można teraz na ścieżkach biegowych ogólnie coraz więcej osób widzieć. W, tak, w... Bo to mówił akurat w pierwszym odcinku Bartek Walkowski, mhm. że nawet za granicą e, widział sporo osób właśnie w e, ubraniach marki RAF Radical. Ja z kolei też o tym wspominałam, bo widziałam w Łodzi, jak byłam mhm. na początku roku. E, natomiast co dla ciebie jest takie naprawdę najważniejsze w w tych ubraniach, czy konkretnie w tym, jak się przygotowujesz do startu, pod, skro, pod, pod kątem takim właśnie sprzętowym? No, sprzętowym właśnie y, w tych, ogólnie w ciuchach, żeby y, nie obcierały i też żebym właśnie cały czas y, czuł, że się nie przegrzewam i to właśnie spełnia, bo tak to nie da się powiedzieć i cały czas jak biegałem w innych, no to na przykład y, zastanawiałem się, a trochę mi jest za gorąco i nie, 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 nie robię wyniku, tylko skupiam się, czy mi jest wygodnie, czy nie, a ja tutaj mam przetestowany Mm -hmm. e, stroje i, i startuje w nich. No to Więc. jest w mm. takim razie bardzo ważne. Jeszcze Cię chciałabym dopytać o e, takie Twoje podejście. O, no to nawet właśnie przed włączeniem mikrofonu, jeszcze tam mm -hmm. chwilę tylko e, rzuciliśmy. E, właśnie do. Do tych szali. I mhm. to nie chodzi o to, że ja mam tutaj jakiegoś mhm. bzika na tym punkcie, tylko o tym się rozmawia też w kuluarach i mhm. to czasami jest tak, że jedni mówią o tym wprost, a drudzy, a drudzy nie. Czy na przykład ty angażujesz się w to, prowadzisz te swoje profile, chcesz je rozwijać, też znowu podglądasz kogoś i się od kogoś chcesz uczyć, czy to mówiąc szczerze, podobnie jak Andrzej Rogiewicz, który był gościem poprzedniego odcinka właśnie cyklu. E, powiedział, że w zasadzie to no, prowadzi, bo w jakiś tam mhm. sposób musi e, pokazywać swoją obecność i gdzieś się tymi fantastycznymi, też e, w jego przypadku, wynikami e, pochwalić, ale on w zasadzie uważa, że trenowanie w ciszy, a jak to się ładnie mówi, wyniki robią hałas. Więc jakie tutaj masz ty podejście? Ja generalnie e, mam Instagrama, korzystam z niego i. Też obserwuję moich znajomych i uważam, że fajnie, jak, te, jak niektórzy wrzucą relacje i zobaczę cały ich dzień, jak to wygląda. Na przykład, bardzo mi się podoba, jak jest na przykład z Steamu jakiś zawodnik od nas i cały, na przykład od początku do końca, jak zawody przebiegają, jak na przykład na którym miejscu jest dana osoba. To ciekawe i wchodzi się, to I mi się bardzo super ogląda takie rzeczy. No dobrze, ale ty coś takiego robisz czy nie? A jeśli nie robisz, to dlaczego? Nie, ja na przykład na Duatlonie, no to, e, swoją OLE tutaj właśnie angażuję, żeby mi zrobiła dobre rolki mm -hmm. i, i ten. I wrzucamy. Okej, okay, no dobrze, ale teraz na przykład masz w tym jakiś też cel, czyli chcesz w jakiś sposób się dzielić z tą biegową społecznością? Czy na przykład myślisz sobie gdzieś tam z tyłu głowy jest, że jak na przykład się rozkręci konto, bo to takie wiesz teraz mm -hmm. modne powiedzenie, to nie wiem, przyjdą za tym inne współprace i tak dalej? Czy na przykład myślisz o tym, czy to nie jest dla ciebie aż tak ważne? Ja generalnie. Nie myślę. W sensie jak wrzucam na przykład i ktoś mi skomentuje w relacji i zapyta się na przykład, jaki trening robiłem, mówię wszystko otwarcie, co i jak. Nie mam żadnego z tym problemu, żeby na przykład tak odpowiedzieć. Okej, okay, ale na przykład też y, relacjonujesz sam mhm. z siebie, tak, nawet chociażby przygotowania treningowe, piszesz, jaka była objętość w danym tygodniu, jakie jednostki, albo na przykład do czego się przygotowujesz? To tak y, y, skrupulatnie jak niektórzy, na przykład to trochę mi brakuje do tego. N nie wrzucam tak codziennie mhm. relacji, y, też z napiętego grafiku, ale. Ale ciekawe to jest. Moim zdaniem, to też się trzeba nauczyć tego w, w socialach, żeby być dobrą taką osobą, która to robi. Jak to się hmm. mówi, ładnie angażuje. No, angażuje. No tak, trzeba się nauczyć, trzeba, trzeba też chcieć, bo chcieć. może właśnie nie wszyscy chcą i hmm. też mają do tego prawo. Hmm. O, też możliwe, że, e, no, że właśnie tutaj chęci dużo robią. Mhm, hmm. No dobrze, to w takim razie już tak domykając tę rozmowę, mówisz, że teraz będziesz jeszcze startował w Polsce. Jak się mhm. poczujesz gotowy, to wyjdziesz poza granicę. Czujesz się przede wszystkim triatlonistą. Mhm. Jesteś zadowolony ze swojej pracy programisty. To Czego ci w takim razie życzyć w tym dalszym rozwoju? O, generalnie zdrowia, a resztę sam zrobię, jak to mówią wszyscy. To Tak naprawdę. No tak, teraz jeszcze postartuję w Polsce, a później postaram się e, za granicą jakieś e, zawody też dodatkowo. Aczkolwiek w Polsce też można się ścigać na wysokim poziomie, tutaj w triathlonie czy w biegach. E. I no na pewno, super. bo tak jak no. powiedziałeś, z każdym kolejnym rokiem ten poziom rośnie. Ja to też widzę w górach, na asfalcie, tutaj w Warszawie, okolicach. Mam kilka takich też, oczywiście, że jestem kobietą, więc też patrzę na kobiety i, i nie, nie na zasadzie takiej, która tam już tak wystrzeliła, tylko raczej właśnie pozytywnie i bardzo mocno kibicuję. I to jest właśnie fajne, że ten progres widać u niektórych niesamowity. I to jest też, wydaje mi się, o tyle dobre, że to może motywować. Więc hmm. jeszcze to już tak na koniec, na koniec. Zapytam cię, a co ciebie motywuje i co na przykład robisz, gdy się zdarzają, bo nie wierzę, że się nie zdarzają słabsze chwile? Mnie na przykład motywuje, jak kiedyś zaczynałem, że na przykład ukończę dany bieg, czyli na przykład postawiłem sobie poprzeczkę, że 10 km zrobię, nieważne w jakim czasie, później a, pół maraton zrobię, a moim celem kolejnym jest maraton, żeby sobie przebiec, nie patrząc na wynik, biegi górskie też właśnie miałem cel, żeby, a chciałbym na przykład pobiec tam ponad godzinkę z hakiem na Kasprowy, biegłem na biegu na Kasprowy wierch tam kiedyś, też i, i super właśnie są takie też biegi górskie, mm. też mi się to podoba, a teraz stawiam sobie w triathlonie taką poprzeczkę, że jak już staję na starcie, to to, to chcę jak najlepsze w, no, w to być, tak naprawdę. Ale to bardzo dobrze, bo jasno określony cel. Tak. To nieważne, czy pracujesz w korpo, czy nie w korpo, to cel, jak to powiedział też właśnie w tym cyklu Paweł Januszewski, jak ja lubię takich mądrości cytować, to przywołam teraz właśnie Pawła, że on powiedział, nawet chyba taki tytuł, z tego co pamiętam, mieliśmy odcinka, że sportowcy, również ci amatorzy, mhm. powinni mieć cele, a nie marzenia. O, dokładnie, cel. Jak na przykład stajemy na linii startu, to wizualizujemy sobie to zwycięstwo, a nie, że dużo osób już jak walczy, no to na przykład, że a, porażka będzie, nie? Prawda? Trzeba... Sobie te cele, właśnie wizualizować w głowie. Ja tak robię na przykład. I to ci pomaga, i potem z pomaga. projekcji się zmienia w rzeczywistość. No, dokładnie. Proszę bardzo, to tak szukaliśmy przez te 50 minut rozmowy właśnie tych tajemnic sukcesu Tomka Słupika. Macie jak na dłoni można sobie wizualizować, a nawet trzeba. Cele mhm. y, trzeba mądrze, nie tylko mocno trenować, trzeba w siebie wierzyć, trzeba zadbać o dietę i o regenerację też. Mhm. I co? No i chyba po prostu bawić się życiem i sportem. Dokładnie, sportem w, w zdrowiu to wszystko robić, i, a wyniki przyjdą z czasem, zawsze. Jeżeli się będziesz systematycznie to robić codziennie, no to yy, chcąc, nie chcąc w końcu wynik przyjdzie. Jeżeli sobie taki ustalimy cel, zależy kto jakie ma cele. Na przykład dla niektórych jest złamanie 40 minut na dychę, dla niektórych przebiegnięcie maratonu. Także moim, yy, moim zdaniem jest wyznaczenie sobie tego celu, a później konsekwentnie dążyć do niego, nieważne właśnie. Yy, czy są czasami z gorsze dni, bo zawsze takie będą, zawsze wszędzie, tak jest, no i, i trzeba temu podołać i się nie poddawać, i myśleć pozytywnie. Bardzo piękne zakończenie no. naszej rozmowy. To mnie nie pozostało nic innego, jak przypomnieć, y, chociaż wy już wiecie, i pamiętajcie, kibicujcie <grym> temu młodemu człowiekowi, bo on jeszcze y, myślę, że dosyć mocno namiesza nie tylko w bieganiu, ale i właśnie w Triatlonie. I bardzo Ci tam życzę, żeby nie tylko na y, polskim podwórku Tomek Słupik. <grym> A był to kolejny odcinek z cyklu Razem w formie sportowy podcast. Partnerem oczywiście tego cyklu jest marka Raf Radikal. To, co mogę powiedzieć już tak kończąc, mhm. tak, miejmy cele, mhm. realizujmy marzenia, byle mhm. w zdrowiu z uśmiechem na ustach, i tak dokładnie. jak powiedziałeś, wyniki przyjdą. Radość przyjdzie, bo, mhm. bo nawet właśnie te endorfiny osławione, to one już są po każdym treningu, więc tak, tego Wam każdym, życzymy, no, prawda? Dokładnie. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. i do zobaczenia w kolejnym odcinku.